Jak Jezus jest już pojmany przez bandziorów, religijno-humanistyczną bandę i uwięziony przez Piłata. Piłat mówi do tych religijnych ludzi, którzy doprowadzili do tego, że Jezus został uwięziony. Mówi tak: czy chcecie, abym wam wypuścił króla? Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go z zawiści. Ale arcykapłani podburzyli lud, aby im raczej wydał Barabasza. Na to Piłat odpowiedział: cóż mam uczynić więc z tym, którego nazywają królem? A oni zawołali: ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Piłat zapytał, czy uwolnić wam króla. Ale oni nie chcieli króla. Oni chcieli buntownika. Oni woleli mordercę i buntownika. Nie chcieli króla. Przypomina mi się taka historia z samego początku życia Jezusa, kiedy on się urodził. I były dwie grupy ludzi. Jedni oczekiwali Zbawiciela. Cieszyli się, że przyszedł Zbawiciel. Ale trzech ludzi podróżowało przez wielki kawał Afryki. I oni szukali króla. Oni szukali króla. Diabeł nie będzie atakował twojego pragnienia ratunku. Jak ci się uda uratować, to ci się uda. Jak natepniesz przypadkiem na Zbawiciela i pójdziesz do nieba, tak sobie myśli diabeł, moja strata. Ale największym ciosem dla diabła jest to, kiedy ktoś taki, kto został zbawiony, realnie zaczyna widzieć w Jezusie króla. Bo kiedy w Jezusie zaczynasz widzieć króla, to zaczynasz manifestować królewską moc i królewski porządek. Zbawienie jest bardzo prywatne, bardzo osobiste. Uzdrowienie jest bardzo prywatne i bardzo osobiste. Uwolnienie jest prywatne i osobiste, ale uznanie Jezusa za króla zaczyna mieć wpływ na całą ziemię. W 2001 roku w więzieniu w Sztumie uznałem Jezusa jako króla. Uznałem, że to On jest Królem Królów i Panem Panów. Uklęknąłem przed Nim. Oddałem Mu chwałę i cześć jako mojemu Zbawicielowi i Królowi. Kiedy będziesz dzisiaj wielbił Boga, chcę, żebyś oddał całkowicie siebie pod królowanie. Żebyś powiedział: Jezus, Ty jesteś moim królem, Ty jesteś moim Panem. Ja na tej ziemi nie jestem tylko po to, aby korzystać osobiście z mojego zbawienia, ale ja jestem po to, aby Twoje królowanie rozprzestrzeniało się przez moje życie. Powiedz dzisiaj to: Panie Boże, jestem pod Twoim panowaniem. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ojcze, my czcimy Ciebie. Ojcze, dziękujemy Tobie za Jezusa Chrystusa, potężnego Króla, Pana Panów, wielkiego Boga, tego, który był, jest i będzie. Chokota rala ramakata safaka rala rala makata rala se. On pokonał diabła. Jezus Król. Jezus Pan. Makato rolo kotoko rolo rolo gloris. Wezwij Jego imienia. Królewskiego imienia Jeszua ne maneseas Jeszua rala glere prejas. Cudowny i święty, potężny Król Królów, władca Jezus. 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 Na siebie wziąłeś, śmierci, bo
śmierci błąd. Dałeś mi życie swe, poniosłeś karę swą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierci błąd. Yeah.
Thank you.
świętujemy dziś zwycięstwo twoje, pomoc nasza na Syjonie. Autorytet na nas nie ma spadku.
i Jezus. Jedno jesteśmy, ja i Jezus. Jedno jesteśmy, ja i Jezus. Jezus i ja! Ja i Jezus, Jezus, jedno jesteśmy, ja i Jezus. Jezus, Jezus, jedno jesteśmy, ja i Jezus. Jezus i ja i Jezus.
żyję. Ja i Jezus, jedno jesteśmy. Ja i Jezus, jedno jesteśmy. Ja i Jezus, jedno jesteśmy. Ja i Jezus, Jezus i ja. Ja i Jezus, jedno jesteśmy. Ja i Jezus. Jeżeli jeszcze nie jesteś pojednany z Bogiem, to zrób to teraz. Jeżeli ktoś z was nie oddał życia Jezusowi, jeżeli nie zaufałeś niezasłużoną śmierć Jezusa w Jego zmartwychwstanie w ciele, jeśli nie uwierzyłeś w to, że grzechy twoje są przebaczone, jeśli nie pokutowałeś schodzenia na tej ziemi bez Boga, to zrób to teraz. Zrób to teraz. Kto z was nie pojednał się z Bogiem, przyjdź tu do mnie. Ja pojednałem się z Bogiem w 2001 roku w więziennej celi. Byłem wieloletnie karanym recydywistą, mordercą, dealerem i bandytą. Ale kiedy zrozumiałem, że jest ktoś, kto mnie bezwarunkowo kocha, kto oddał swoje życie tutaj za mnie, i ten ktoś powiedział prostą rzecz: uwierz we mnie, a będziesz uratowany. Kiedy to do mnie doszło, to moje życie uległo zmianie. Jeżeli nie pojednałeś się z Bogiem, przyjdź do mnie teraz. Pomodlę się z tobą, oddasz mu swoje życie i zmienisz swoje życie. Staniesz się obywatelem nieba, pojednasz się z nim, a twoje życie na ziemi stanie się zwycięskim życiem. Nie musisz spać, chlać. Nie musisz żyć podłym życiem. Nie musisz iść na kompromisy z diabłem. Jeżeli chcesz oddać swoje życie Jezusowi, przyjdź do mnie. Pomodlę się z tobą. Kto chce oddać życie Jezusowi, chodź, bo on może wrócić każdego dnia. Każdego dnia chcesz oddać życie Jezusowi? Módl się ze mną. Powiedz: Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za moje grzechy. Od dzisiejszego dnia, Panie Jezu, ustanawiam Ciebie swoim Panem. Amen. Duchu Święty, wypełnia Jego swoją obecnością. Ja łamię demoniczną siłę nad nim. W imieniu Jezusa, diable, który niszczyłeś jego życie do tej pory, odsuń się od niego. Przeklęty duchu, zamętu, chaosu i odrzucenia, wąt. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, Duchu Święty, wypełnia. Niech to wewnętrzny człowiek zacznie żyć. Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Święty, wypełniaj go. Wypełniaj go swoją obecnością i mocą. Ja ustanawiam go żołnierzem Twojego Królestwa. Duchu Święty, Ty go wzmacniasz i krupujesz. Nadajesz mu odwagę i sens w jego życiu. Aniołowie Boga, strzeżcie go i dbajcie o niego. Syn Boga. Señor.
cię diable! Nie pozwal ci wpływać na nią! W imieniu Jezusa! Uwalnia mi umysł! 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 W imieniu Jezusa! Na światło Twoje. Ja uklaszam ich w duszę. Uklaszam ich w duszę w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Namaszczenie, namaszczenie, namaszczenie. Namaszczenie, namaszczenie. Namaszczenie, namaszczenie. Siła z nieba. Siła z nieba. Matka, będziesz kosił więcej niż będziesz siał. Będziesz w miejscach. Nie ty będziesz tam siał, ale ty będziesz kosił. Bądź wierny w realizacji tego, co będę do ciebie mówił. Pamiętaj, że wzywanie ludzi w moje ciało jest tak samo istotne, jak podnoszenie ich z dnia piekła. Nigdy nie daj się oszukiwać. Szaka, ta, la, 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 wiele rzeczy zaranżujesz w wielu miejscach. Szaka, ta, la, 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 namaszczenie z nieba, namaszczenie z nieba. Ty święty Duch, który byłeś, jesteś i będziesz ciągle ten sam. W imieniu Jezusa wypełniaj ludzi. Shaka in Jesus Christ. Ruach sakatele le place in the Lord. The Lord of Lord, the Lord of Jesus. Raz mówię, dwa razy słyszysz. Shaka in the Lord, the Lord of Lord, the Lord of Lord, the Lord of Lord. Yeshua, the Lord of Lord. Cię na marginesie, szelery, ale ja ciebie nie powołałem ani do tego, żebyś zbierał do dziurawego worka, ani do tego, żebyś obgryzał kości. Kobieta, która cię
słowa, nie bój się tego szczegół, kiedy one będą jej się śniły, będziesz ty jej się śnił. Ala Brenana nie będzie mogła żyć z tym, co usłyszała do tej pory, szemerelele, tak jak to będzie ją męczyć. Nie będzie mogła też jeść przez kilka dni. Szama, rala, daka, darala, ale będzie myśleć o tych rzeczach. Holy minute, praise, kiedy lardy, kiedy redesyjne, bo nie bój się. Twoje słowa trafiają, masz się, kiedy do Jesus. Namaszczenie, szykle, redesyjne, Lord of the summer praise, Ruach, Sekenerede, choć początek twój był niewielki, koniec twój będzie potężny, nie licz na ilość, patrz na jakość, przecież ci o tym powiedziałem kiedyś, Shakata, Rala, Ramana, Nasenerede, nie ilość definiuje moc mojego królestwa, ale jakość, Shamar, Rala, Ramana, to sokolo, lora, rapraiz. Ja łamię wszelką moc, by wypowiadać do niego przed kogokolwiek. W imieniu Jezusa ja łamię moc przekleństw. W imieniu Jezusa. Nasz Bóg.
Tylko Ty jedynie Jezus.
wśród was ludzie, którzy nie potraficie w swoim życiu mówić nie. Stoicie w armii Pana, macie czyste szaty, ale nie potraficie mówić nie diabłu. Jeśli jesteś tą osobą, to podnieś swoje ręce, będę się z tobą modliła. Dzisiejszego dnia przyjdzie do twojego życia przełom. Dziś przyjdzie do ciebie przełom. Będziesz mówił nie diabłu. Będziesz mówił nie religii. Będziesz mówił nie wszystkiemu temu, co nie jest święte. Wszystkiemu temu, co nie chwali Pana. Wszystkiemu temu, co jest martwe. Będziesz mówił nie i nie będziesz się bał. Będziesz mówił nie. Powiedz nie. Powiedz nie. Do złamania tego jarzma. Jeśli jesteś liderem i nie umiesz mówić nie, to wyjdź do przodu, będziemy się o ciebie modlić. Masz mówić diabłu nie! Masz umieć mówić diabłu nie! Bogu się mówi tak, a diabłu się mówi nie! Jezus! Łamie każdą demoniczną siłę. Ojcze, ja modlę się. I ja teraz prorokuję, Ojcze, że liderzy w Kościele Mocy nie będą hołdować starym rzeczom. Ja przeklinam stare. Przeklinam stare namaszczenie. Przeklinam formy. Przeklinam to w imieniu Jezusa. Ja wyswobadzam życie. Ja wyswobadzam życie. Życie. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa biorę autorytet nad wszelkim poniżeniem, potępieniem, porażką. W imieniu Jezusa diable zabierają swoje pazury od niej. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja mówię świeże i nowe. Ja łamię moc ducha humanizmu. W imieniu Jezusa. Niech jej tak będzie tak, a jej nie będzie więcej. W imieniu Jezusa. Miałam taki sen, związany z tym, co teraz powiedziałam. Miałam taki sen, że przyszłam do kościoła ze staruchem, takim starym kościejem. I większość ludzi pogratulowała mi tego związku. Kiedy się obudziłam, to Duch Święty dał mi wykład tego, że tak bardzo dużo ludzi hołduje starym rzeczom. Rozumiecie? Nie było ani jednego, który by powiedział, to jest stare. To nie jest ku potępieniu, to jest słowo od Boga. Ponieważ kiedy Bóg przychodzi, kiedy daje swoje słowo, to dzieją się rzeczy. Nie oglądaj się za siebie. Nie hołduj starym rzeczom. Stare przeminęło. List dłużny został przybity do krzyża. Ktokolwiek wspomina ci dzisiaj twoje grzechy, twoje potknięcia, to jest to diabeł i stara natura. Podnieś swoje ręce do Boga. Ojcze, my dziękujemy Tobie za moc Twojego słowa. My dziękujemy Tobie za Twoje namaszczenie, że Twoje namaszczenie łamie jarzmo. Ojcze, ja dziękuję Tobie, ja uwielbiam Ciebie, że my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, że my nie jesteśmy z tych, którzy giną, ale my jesteśmy z tych, którzy idą do przodu, napierają i zwyciężają.
Kłaniamy się przed Twoim tronem. Bardzo kocham Cię, bo
do mnie stawienic. Chcę, żebyście się modlili teraz co ludzi. Połóżcie sobie ręce na głowie. Ojcze, modlimy się i we słowa proroczego my poprawiamy przyłbice zbawienia teraz, Ojcze. Ja teraz w imieniu Jezusa niweluję każdą lukę w przyłbicach zbawienia. Ja niweluję każdą krzywiznę teraz w imieniu Jezusa. Duchu Święty, Ty nazwałeś nas naprawiaczami wyłomów. My ustawiamy teraz prawidłowo przyłbice zbawienia. Ja w imieniu Jezusa związuję każdą demoniczną siłę, która przyszła do ludzi i przesunęła im przyłbice zbawienia. W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Ja niweluję luki! Ja niweluję luki! Ja wyrównuję przyłbice zbawienia! W imieniu Jezusa! Ja mówię szczelnie przyłożone do zbroi! Szczelnie przyłożone do zbroi! Szczelnie! Szczelnie! Chroniące umysły! Chroniące umysły! Chroniące umysły! W imieniu Jezusa! 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 Przemknie do Twojego życia, co jest niszczące. Nic! Ojcze, wywyższamy Cię. Halleluja! Ani jedna myśl przecząca krzyżowi, przecząca pustemu grobowi, przecząca w niebo wstąpieniu i ponownemu przyjściu w chwale. Jezusa Mesjasza, nie przechnie przez Twoją głowę ani jeden element wymiany krzyżowej nie będzie przez Ciebie zapomniany do końca Twoich dni. Ja w imieniu Jezusa biorę autorytet nad każdą myślą, która wtarła się do ludzkich umysłów poprzez luki w przybitach zbawienia. Ja w imieniu Jezusa związuję te myśli i usuwam je. Ja usuwam też duchowy pył, który powstał przez nie. W imieniu Jezusa. Wiara jest pewnością. Wiara to pewność. Wiara to pewność. Wszystko, co jest niepewnością, nie jest wiarą. Jeżeli weszła niepewność w najdrobniejszym elemencie, jeżeli chodzi o to, co zrobił Jezus i co robi teraz, to to jest od diabła. To może być pięknie ubrane, to może być pięknie przyodziane, ale to jest od diabła. Od 2001 roku wzrastam w wierze. Wiele ludzi próbowało zrobić mi pranie mózgu. Kiedyś postanowiłem, że choćbym sam miał iść do przodu, to będę szedł, ale muszę być w pełni uzbrojony. Nie daj sobie robić wody z mózgu. Nie daj sobie wkładać niepewności. Wiara jest pewnością. Grom niepewności. Grom niepewności. W ogóle niech to wejdzie w kulturę Twojego życia. Diabeł chce luzować przyłbice zbawienia. Robić tam dziurki. Nie ma niczego dla nas poza krzyżem, pustym grobem, w niebo wstąpieniem, zesłaniem Ducha i ponownym powrotem Jezusa. To jest wystarczające, aby iść i zwyciężać. A diabeł będzie leżał i kwiczał pod naszymi nogami.
Twoja przyłbica zbawienia musi być na twojej głowie mocno osadzona. Dbaj o to, co wchodzi do twojej głowy. Nieważne, jak pięknie będą brzmiały religijne i humanistyczne frazesy. Pamiętaj, człowiek to brzmi dumnie, szczególnie w trumnie. Patrz na prawdę Bożą. To prawda Boża kocha człowieka prawdziwie. Diabeł strasznici człowieka. Potrzebujesz uzdrowienia fizycznego. Podejdź tutaj z prawej strony. Każda osoba, która potrzebuje uzdrowienia fizycznego, bez znaczenia jaka to jest choroba, jakie natężenie tej choroby, podejdźcie tutaj z prawej strony. To nie jest ważne, co powiedzieli lekarze. To nie jest ważne, co czujesz w ciele. Ważne jest to, co zrobił Jezus na krzyżu. A na krzyżu Golgoty Chrystus stał się jedną wielką chorobą. Na Niego spadły wszystkie choroby i niemoce. On się rozchorował wszystkimi chorobami i wszystkimi niemocami. Na Jezusa Chrystusa spadła każda choroba, a w Jego ranach i sińcach jest nasze uzdrowienie. I to jest do wzięcia przez wiarę. Do wzięcia przez wiarę. Ja zostałem uzdrowiony z raka przez wiarę. Mojej żonie zniknął guz z piersi przez wiarę. Przez wiarę. Przez wiarę. Halleluja. Podejdźcie, ewangeliści, módlcie się o nich. Ojcze, w imieniu Jezusa ja przeklinam każdą chorobę i niemoc w niej. Przez potężne imię Jezus. Ciało, przyjmuj pełne uzdrowienie teraz. Powiedz, Agata, o tych chorób bez mikrofonu. Zdemonizowany, masz takie wrażenie, że męczą cię demony, przyjdź, każe im wyjść z ciebie. Jezus powiedział, jeśli ja palcem Bożym wypędzam demony, to przybliżyło się królestwo. To nie jest wstyd być zdemonizowanym, wstyd nie dać się uwolnić. Ojcze, w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad wszelką mocą ciemności. W imieniu Jezusa, diable, nakazuje ci, odsuń się od dziecka Bożego. Nie masz nad nim żadnej władzy. Przeklinam cię, diable. Nie pozwalam ci wpływać na niego. To dziecko Boże, to sługa Boży. W imieniu Jezusa odejdź od jego duszy. Odejdź od ciała. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Duchy niedowiarstwa, fon od niego. Fon. W imieniu Jezusa. Wszelkie poniżenie, fon od niego. Fon. Zabierajcie łapy.
W imieniu Jezusa, przez krew Jezusa, diable, odsuwaj się od ludzi. Odsuwaj się od ludzi. Odsuwaj się od ludzi. W imieniu Jezusa, zabieraj łapy z dziecka Bożego. Przeklinam cię, diable. Ty poniżający duchu, odsuń się od niej. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Wiele cierpienia zadawałeś. Fon! Fon, wężu! Fon! W imieniu Jezusa przypominam ci twoją klęskę pod krzyżem. Przypominam ci, jak cierpiałeś, kiedy Jezus stał z martwych. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Odsuń się od niej. Odejdź od niej. Nie mądź jej w głowie. Teraz. Teraz. Wszelkie odrzucenie. Fon! Fon od niej. Fon od niej, duchu poniżenia. Fon, to dziecko Boże, nie masz prawa do niej. Fon. Do końca. Do końca. Do końca z naturalnym oddechem. Fon! Fon! W imieniu Jezusa. Puszczaj każdą jej część. W imieniu Jezusa. Ja usuwam każdy stres. Ja nakazuję w tej chwili, aby kortyzol się opuścił. Ja usuwam w tej chwili każdą toksynę z tkanek. W imieniu Jezusa. Ja nakładam krew Jezusa na nią. Masz władzę nad diabłem. Władzę nad diabłem. Masz władzę. Masz władzę nad diabłem. W imieniu Jezusa odsuń się od niego. Diable, przeklinam cię i zabraniam ci działać w jego życiu. W imieniu Jezusa ja łamię wszelką moc złych słów. Słów przekleństwa uwolnionych do niego kiedykolwiek. W imieniu Jezusa ja poniżam cię, diable. Ja nakazuję ci odejść od dziecka Bożego. Ja w imieniu Jezusa sprowadzam cię pod jego nogi teraz. W imieniu Jezusa ja ustanawiam w imieniu Jezusa, że to on panuje nad tobą, a nie ty nad nim. W imieniu Jezusa jesteś poniżony, diable. Nie masz władzy nad nim. Kłamliwy duch, odejdź. Nie będziesz mu już wmawiał tych rzeczy, które wmawiałeś. Prowokował go do tego, co robi. W imieniu Jezusa. Fon! Nakładam krew Jezusa na niego. Gdy Jezus chodził po ziemi, demony drżały przed nim, bały się go. Chrystus jest dzisiaj w tobie. Nie ma na ziemi tak silnego bytu demonicznego, którego nie mógłbyś zdominować w imieniu Jezusa. Zrozum mnie. Rozumiesz? Nie ma takiego bytu demonicznego. Diabeł robi tylko wielkie oczy i bardzo straszy. Ja znam to od lat. On mnie ciągle straszy. Mówi do mnie, zabiję cię, zostaniesz sam. Odejdą od ciebie wszyscy ludzie. Ja mówię, zamknij mordę, mendo społeczna. To są takie rozmowy między nami. Nie wiem, czy rozumiesz, o co chodzi. My takie prowadzimy dialogi. Rozumiecie? To jest zboczeniec retoryjny. On chce koniecznie przyjść i porozmawiać. Ustaw go. Ustaw go. Ojcze, uwielbiamy ciebie za niebiańską władzę, którą posiadamy. O karalalalalala. Uwielbiamy Ciebie, Ojcze nasz. Święty Bóg zasiada na Syjonie. Święty Bóg zasiada pośród nas. Święty Bóg opierze się. Śpiewajcie, książęta. Nie w ochronę.
W nas. Nigdy nas nie zostawisz i nie opuścisz. Ty, który jesteś naszą drogą do nieba. Ty, który jesteś życiem, które płynie w nas. Ty, który nie zawodzisz. Ten świat zawodzi, Panie. Ludzie zawodzą, a Ty nie. Jesteś niezawodny. Dobry Ojciec. Dobry Ojciec. Dobry Ojciec nasz. Dobry Ojciec nasz. To Twój tata. Przytul się do Niego. To Twój tata. Zasiada na Syjonie.
Ojcze Święty, do Ciebie należą nasze duchy, dusze i ciała. Jeżeli upadłeś gdzieś, oskarża Cię Twoje sumienie, obmyj się teraz w krwi Jezusa. Pamiętaj, że nie ma dla Ciebie żadnego potępienia. Nie ma dla Ciebie potępienia, bo Jezus umarł za Twoje grzechy. To jest ten powód. Obmyj się w krwi. Prostym aktem decyzji. Nieważne, co czujesz. Ważne, w co wierzysz. Ważne, w co wierzysz. Halleluja. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Dziękujemy Ci, Król. Holy Sanctuary, Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. Pozwól, żeby On pracował, kiedy będzie głoszone słowo, kiedy Twoje ciało będzie przyjmowało fizyczne słowa. Pozwól, zgódź się na to, żeby to wpływało na Twojego ducha. On potrzebuje Twojej zgody.